Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, szósty mistrz świata przed nami. Kolejna partia Michała Botwinika, radzieckiego wspaniałego szachisty. Wielka solidność w grze, w jego partiach charakteryzuje tego zawodnika. Ale ta partia miała przebieg, no, w inne oblicze powiedzmy tego zawodnika tutaj się objawiło w tej partii. Zapraszam serdecznie. Działo się bardzo, bardzo dużo ciekawych akcji. Jego przeciwnikiem był... Sportisz węgierski arcymistrz, należący na pewno do czołówki światowej, światowej w swoich najlepszych latach. Moi drodzy, przejdźmy od razu do rzeczy C4. Tym posunięciem rozpoczęła się partia. Michał Botwinik wybiera partię angielską. E5 również też tak można odpowiedzieć bez problemu. Zresztą to jest częsty ruch po ruchu C4. Często można spotkać skoczek C3. Skoczek F6, bez zbędnych komentarzy, wyprowadzamy zwyczajnie figury. No i białe robią domek, tak zwany domek. Tutaj goniec na G2 staje, za chwilę skoczek. D5 zostało zagrane, no właśnie. Są, jest tutaj kilka oczywiście opcji, jakie można zagrać. Można oczywiście zagrać goniec B4, to są jedne z wariantów, jakie powstają w partii angielskiej, ale D5 jest takim ruchem, który... Walczy od razu o centrum i też często się spotyka na arenach szachowych, nawet dzisiaj w 2021. Moi drodzy, po wybiciu na D5 Skoczek wybił na D5, goniec G2 i wspólnie ze Skoczkiem Goniec tutaj atakuje Skoczka na D5. Jak się zachować w tej sytuacji? Otóż można zrobić trzy bardzo fajne ruchy: można zejść Skoczkiem na B6 lub na E6, ewentualnie zagrać Goniec na E6. C6 wydaje mi się, że też jest w porządku, aczkolwiek nie spotkałem się z takim posunięciem w tym wariancie. Tutaj goniec na E6 zostało zagrane przez czarne, skoczek F3 z atakiem na pionka, a więc skoczek C6 wyprowadzamy kolejną lekką figurę i tego piona bronimy. No właśnie, moi drodzy, roszada ze strony białych, skoczek na B6 i w tym momencie D3, no bo trzeba dalej wyprowadzać figury. Goniec musi mieć wolną ścieżkę, wolną diagonalę. Do gry. Goniec E7 to są takie proste posunięcia. Jeżeli na przykład ktoś interesuje się partią angielską i grywa, no to myślę, że ten wariant jest dla niego nie jest nowością i przejrzenie. Kilkunastu partii, kilkudziesięciu partii w tym otwarciu daje nam większą pewność siebie. Uczymy się pewnych ciekawych zagrań, zresztą jak w każdym debiucie. Więc nie ma tutaj za dużo komentować. Goniec E7 bardzo dobrze tutaj kontroluje diagonale. Wyprowadzamy figurę, żeby zrobić ryszardę. Prosta sprawa, moi drodzy. A3 zostało zagrane. A3 i A5. Po co ten ruch? No, dlatego, żeby nie było właśnie B4. I w tym momencie goniec zagrał na E3. Ciekawe posunięcie z jednej strony, gdyż stajemy przed pionkiem. Oczywiście nie grajmy takiego ruchu jak E4. Raz, że zasłonimy gońca, dwa, że zostanie nam tutaj wielka słabość na D3 i skoczek na D4 będzie miał świetną placówkę w przyszłości. Więc ruch E4 na pewno nie jest dobrym posunięciem absolutnie. Zauważcie, że to jest troszeczkę podobna pozycja do Drakona odwróconym, odwróconym kolorem. Drakon, czyli też robimy domek czarnymi z tej strony, czyli w obronie sycylijskiej wariant Drakona. Nieco podobnie to wygląda moi drodzy. Tutaj goniec, właśnie na E3 sobie stanął. Roszada ze strony czarnych. Wszystkie tutaj posunięcia są. Bardzo prawidłowe do tego momentu, 10 ruchów za nami, debut rozegrany moi drodzy i teraz Botwinik przechodzi do konkretnych działań, no bo trzeba mieć jakiś plan na grę. Oczywiście yy, można spróbować wieża C1, żeby grać na wolnej linii, to są jak najbardziej prawidłowe posunięcia, no ale Botwinik zagrywa skoczkiem na bandę na A4. Z prostym zamiarem chcę wybić tu skoczka i e, na przykład, żeby jak, wybi jak wybiję pionek na B6, no to te pionki zdwojone na tym skrzydle e, nie będą chyba aż takie e, groźne, e, jeżeli tutaj będą walczyć z dwoma pionami. Wyobraźmy sobie, że skoczek wybił, pionek wybił i zdejmujemy wszystkie figury z szachownicy, oprócz króli oczywiście. I w tym wypadku te dwa pionki są w stanie zatrzymać te trzy pionki. A tutaj mamy 5 pionów przeciwko 4 pionom, więc końcówka pionowa byłaby na pewno na korzyść dla białych. Moi drodzy, poszło bicie, poszło bicie, żadnych tutaj jeszcze, jeszcze takich zagrań ciężkich nie ma. To są normalne posunięcia, z D5. I wieża F na C1. No właśnie, dlaczego nie wieża z A na C1? Jaka jest różnica? Otóż wieża z F jest bardziej pasywna. I dlatego gramy na C1 i chodzi o to, że jak czasem gramy B4, to ta wieża się tutaj otwiera po wybiciu pionów, ale to jest daleka droga oczywiście, ale w ten sposób gramy, żeby ta wieża jakąś miała akcję. Generalnie akcja tutaj się powinna dziać na hetmańskim, więc wieże powinny stać na hetmańskim, tak mówiąc ogólnie. Wieża zagrała na E8 i teraz Botwinik wybiera taki solidny plan, plan, myślę, wieża C2. Tak po prostu. Zauważcie, hetman tutaj nie może być za bardzo atakowany. Wieża broni pionka. Czasem występują takie ruchy jak B5, żeby zagrać wieżą na B8 i zbić pionkę na B2. Tego już zrobić nie można. Oczywiście to nie przechodzi teraz, ale są takie, są takie motywy, warto wiedzieć, wiedzieć, że takie motywy istnieją. Moi drodzy, goniec F8 i wieża się zdwoiła na C1. Dobra. Jesteśmy w takim bardzo kulminacyjnym punkcie w tej partii. Dlatego, że czarne stoją ok, białe również stoją ok, tu się wszystko trzyma. Ale białe na pewno mają taki plan, żeby wymienić te gońce. I na przykład po takim skoczku na D2 wymiana jest bardzo prawdopodobna. Ten skoczek z D2 potem ma fajne placówki na E4, na przykład na C4. I wieża tutaj mocno uderza w skoczka, który już goniec nie broni. No właśnie. To nie znaczy, że trzeba poświęcać od razu wieżę za skoczka, ale już tak myśląc o tym, że jak nie ma tych gońców, no to ten skoczek już ma taką niepewną przyszłość, gdyż ten pionek jest tylko. Stoi na B7 i tylko broni tego skoczka jakiś tam Hetman B5. Można atakować, można próbować. Łatwiej troszeczkę będzie grać białym, jeżeli te pionki białe wymienimy. Przepraszam, pionki gońca, oczywiście, mówimy o gońcach. No ale czarne zagrały taki niespodziewany ruch. Skoczek B8. Dziwne posunięcie na pozór. O co tutaj chodzi? Otóż plan czarnych na pewno jest taki. Aby przerzucić tego skoczka przez D7, może przez A6, i tam, może, może no C5 to nie, ale może generalnie przerzucić go na D7, zagrać C6. C6 w pierwszej kolejności i skoczek D7, może skoczek B6. Może w, w tym wypadku miałoby to jakiś większy sens. Ale też czarne, zauważcie, zostawiają pułapkę. No właśnie. Czy zbić pionkę na C7, czy nie zbić pionkę na C7, moi drodzy? Yy, bo chodzi o to, że tutaj gońcem yy, idziemy na C6 albo skoczkiem. Zaraz sobie to możemy przeanalizować. Ale pytanie do Was, czy zbilibyście tego pionka na C7, czy nie? Liczę na komentarze pod filmem, moi drodzy, tak lub nie. Nie trzeba też jakoś tam uzasadniać, chyba, że ktoś ma ochotę, bardzo proszę. Otóż Botwinik, moi drodzy, zbił na C7. Zauważcie, że zawodnicy tej klasy, jak tutaj Portisz zagrał skoczek B8, powiedzmy Carlsen w tym momencie, gramy z Magnusem Karsenem i Carlsen gra na skoczkiem na B8. Czy zbilibyście na C7? No właśnie, to jest bardzo ciężka sprawa, taka psychologiczna, bo Mistrz Świata podstawia tutaj. Teoretycznie mówię, że Carlsen podstawia tutaj na C7 pionka. Wziąć go czy nie wziąć? No właśnie, zaufajmy sobie, liczmy warianty. Tutaj Botwinik stwierdził, że to będzie dobre bicie, i to jest bardzo dobre bicie, moi drodzy. Czarne podstawiły zwyczajnie piona. Otóż Goniec teraz zagrał na C6. I o co chodzi? Jest atak na Hetmana, i tutaj grozimy wzięcie. Wzięciem wieży hetmanem czarnym. Moi drodzy, jeszcze przyjrzyjmy się sytuacji, jakby skoczek zagrał na C6. Bo to też jest interesujące. Tutaj wieżą moglibyśmy spokojnie zbić pionka i skoczek zagrywa na D4. Troszkę taktyki się pojawia, zauważcie. Tutaj bez problemu skoczek wybija na D4. Goniec wybija na B7. Goniec by mógł wybić na B7. 4 goniec D4, wieża B8. Moi drodzy, goniec F3. Piękna pozycja białych, mimo straty jakości. Są trzy pionki więcej po stronie białych, jakość mniej, ale te gońce są fantastyczne. Żadnych gruźb na królu nie ma. Pozycja białych jest, wieście lub nie, wygrana. Według silnika myślę, że y, przeciętny szachista jest w stanie tę partię doprowadzić do zwycięstwa. Mój drodzy, tak nie poszło. Goniec zagrał na C6. No właśnie. Co teraz zrobić? Bo teraz wydaje się, że go nie ceszy się z groźniejszym ruchem, gdyż bezpośredni atak i bezpośredni atak jest na szachownicy. Co zrobić, moi drodzy? Otóż Botwinik tu miał wszystko przemyślane i zbił. Na C6, ale dlaczego zbił tą wieżą? Przecież ta wieża zostanie w obozie przeciwnika. Co zrobić? Oczywiście po wybiciu skoczkiem, czy pionkiem, e, kolejny ruch partii będzie taki sam. Nie zmienia to oceny sytuacji. Tutaj czarne wybiły na C6. Moi drodzy, i teraz zadanie dla Was najważniejsze posunięcie w partii. Białe zaczynają i. Zagrywają bardzo silne posunięcia. Tak naprawdę jeden ruch jest bardzo, bardzo silny. Jak zwykle, proszę, zatrzymajcie sobie materiał, pomyślcie. Warto, na pewno. Taktyka niesamowita. Otóż, moi drodzy, wieża, wieża. Gdzie ta wieża idzie? Wieża idzie na F7. Łapię się za głowę, jak widziałem tę partię, przeglądałem. Niesamowite. Naprawdę, Botfinik tu się popisuje z szeregiem kombinacji. Poświęcił już jakość, poświęca teraz wieżę. No i teraz się zaczynają schody. Czarne nie wzięły tej wieży. E, musimy sobie oczywiście zobaczyć, co by było, gdyby. Jeżeli król zbiłby na f7, dajemy pięknego szacha, nie puszczamy króla na g8. A jeżeli hetman na d5, to chyba sprawa jest prosta, moi drodzy. Skoczek g5 szach, zbijamy hetmana, nie ma co analizować. Dlatego po tym posunięciu tutaj myślę, że król jakby poszedł na przykład e, na g6. Oczywiście na e7 też nie może iść, bo jest goniec g5 i tam leci hetman. Król na g6. No, hetman G4 szach. Bardzo łatwo się gra to białymi, gdyż figury są mega aktywne. Król na spacerku i jest bardzo ciężko. Zobaczcie, wszystkie figury czarnych stoją na ósemce. Jedynie król odważny wyszedł na G6. No niestety, zbyt odważnie. Król na przykład na F7. Skoczek G5 szach. I okazuje się, że na przykład po król G8 mamy pięknego szacha. Krucha 8. Taki nieco mat Beniowskiego, nieco uproszczony. Oczywiście tu dajemy mata. No tak, e, oczywiście mogłoby być. Po tym ruchu e, tutaj król na F6 mógłby zagrać. Troszkę bardziej się bronimy, ale jest Hetman F3. Król G6, szach, król H6. Koniec F3 kończy grę, grozi Mata. Jeśli G6, no to mamy na H7. Oczywiście tu trzeba poświęcić Hetmana, co się wiąże z kapitulacją, bo wybijamy i tam zawsze wieża może e, być stracona. E, figury do przodu. Moi drodzy, w tym, po, w tym momencie po król, F7 jeszcze, po król F6 jeszcze istnieje inna opcja, mianowicie król na E7, no ale mamy Mata na E6. Sprawa prosta. Więc wszystkie odejścia królem tutaj są tak naprawdę złe. No właśnie. Dlatego też. Czarne nie godzą się na bicie wieży przejrzały tutaj na oczy i zagrały H6. No i moi drodzy co dalej? Chcieliśmy poświęcić, wyprowadzić króla na spacer, sprowokować, go nie udało się. I teraz wieża zagrywa na B7. No bo dlaczego by nie? Wracam z powrotem wieżą. To jest zresztą bardzo ważne posunięcie, bo jak nastąpi wariant, na przykład wieża E7. Tak nie było w partii, ale to też ruch jest narzucający się. To może nastąpić bardzo ładny ruch. Hetman na B3. Jeżeli hetman się zasłoni, to prosta sprawa, bijemy. I tu chyba nie ma co analizować dwie figury. Zawierzę moi drodzy, wygrana partia białych bez problemu, żadnych problemów tutaj nie ma. Oczywiście e, powierza E7, e, Hetman B3 może dać szacha i na przykład król H8. I co grać dalej? Bo nie możemy zbić przecież na B8. No właśnie, moi drodzy, wieście lub nie, ale tutaj po prostu Botwinik mógłby wybić bez problemu. Hetman E7 czy goniec, bez znaczenia, i tak gramy tak samo. Skoczek na H4. Z piekielną groźbą e, na G6. Zauważcie, że tutaj też wchodzi goniec. W razie czego po białych polach pięknie e, atakujemy, to jest koniec partii. Jest jakość mniej, ale mimo wszystko król ma ogromne, ogromne kłopoty. Moi drodzy, e, po wieży B7. Hetman zagrał na C8. No i tutaj Hetman dał szacha na C4. Król na H8. E, co by było na przykład po y, Hetman E6? Właśnie, co po Hetmane 6 byśmy zagrali? Bo to się wydaje, że czarne tutaj się bronią, jakość więcej zachowują jest świetnie, ale zauważcie, że te pionki są strasznie porostrzelane. Pionów troszeczkę więcej ma już biały, i w tym momencie mogłoby nastąpić piękne zagranie skoczek E5. Po wymianie Hetmanów skoczek wybija pozycja miodzio. Totalnie wygrana pozycja białych, bez jakości, ale pionów za dużo. Przewagę, trzy piony przewagi, gońce na tę stronę, na tę stronę bardzo atakują. Jest koniec party. nie ma co się tutaj zastanawiać. Można się czarnymi poddać. Król H8 nastąpiło, no i Skoczek H4. Grozimy pięknymi zagraniami. Właśnie, ale chodzi o to też, zobaczcie, wieża wisi. No i Hetman wziął. No właśnie. Tutaj generalnie e, te figury szybko wchodzą I teraz tak, skoczek G6, szach, król H7 Goniec E4, ten ruch już znamy, bo mówiliśmy sobie wcześniej No i moi drodzy, e, tak naprawdę wszystkie posunięcia tutaj e, Czarnych są złe, no niby ogromna przewaga materialna Niestety to nic nie daje Goniec na D6, moi drodzy, jak kończyć dzieła? Jak kończyć dzieła w tej sytuacji? Skoczek E5 Zbijamy, mamy możliwość zagrania skoczkiem na F7, jeżeli król pójdzie na H8. Tutaj G6 nastąpiło, żeby król miał troszeczkę niby więcej swobody. Jak kończyć grę? Otóż koniec G6 strzał, król G7. I na koniec botwinik zagrał posunięcie, po którym się czarne poddały. Zachęcam znowu do zatrzymania materiału i spróbowania znaleźć tej odpowiedzi. Otóż, moi drodzy, botwinik zbił na H6. Gońce zrobiły robotę. Dlaczego ten ruch wygrywa? Otóż, jakbyśmy wzięli, oczywiście od każdego odejście wiąże się z jakimś Hetmanem f4. Ten król nie ma życia. Te figury go mocno atakują, ale po biciu proste zagranie na h4, król g7. Czy król pójdzie na f6 czy na, G, na f8? Bez większego chyba znaczenia, bo zawsze tutaj Hetmana odbijamy. Dalej chyba nie trzeba moi drodzy komentować. Grozi mat, wszystko wisi, jest po robocie. Piękna, piękna partia e, Michała Botwinika moi drodzy. Hmm, pozycja końcowa. Wygląda następująco. Dzięki serdecznie za oglądanie. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej partii. Mam nadzieję, że czegoś tam się e, nauczyliśmy zawsze, jakichś motywów. Trzymajcie się ciepło, życzę zdrowia. Do zobaczenia. Hej!